Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim, przekop Mierzei Wiślanej i wszechobecny syf w naszym przepięknym morzu. To trzy pierwsze tematy morskich faktów. Ja nazywam się Michał Ceszkę, zaczynamy! Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw klimatu powiedziała się w poniedziałek za przyjęciem bez poprawek ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej. Dodatkowo Senat wystąpi z oddzielną inicjatywą ustawodawczą, by poprawić znalezione w ustawie nieścisłości. W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych, ponieważ nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy. Stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w megawatach i kwoty 23 tysięcy złotych. No właśnie, nie tak dawno jak wczoraj media obiegła sensacyjna wiadomość. To był poniedziałek, tak, poniedziałek, że wyprodukowaliśmy z energii wiatrowej 50%, około 50%, bo to było 40 parę procent energii. Tutaj u nas, tak, w Polsce, a tak dokładnie to przez 8 godzin ta energia była produkowana, no i te farmy wiatrowe po prostu tak tak się rozpędziły fajnie, że no 40%, tam 40 chyba 2 czy 5% energii w skali całego kraju zrobiły, no i nasze nieszczęsne elektrownie tradycyjne, no z racji na to, że nie można ich od tak na pstryk wyłączyć, no też pracowały w jakimś tam stopniu, no i musieliśmy tą naszą nadwyżkę energii po prostu wrzucić gdzieś za granicę. Także no po pierwsze nie jesteśmy gotowi do tego, żeby być elastyczni, no to pokazał teraz poniedziałek, teraz ten poniedziałek. Poza tym no ta energia wiatrowa z tych platform, rozmawialiśmy już na debacie o tym, no przeszkadza w naszym rybołówstwie, chociażby w naszym łowieniu dorszy, bo te najlepsze miejscówki na dorsza właśnie to teraz będą te farmy wiatrowe. No i tam właśnie armatorzy, macie to na debacie z tej strony, tam i też na dole w opisie tych dzisiejszych faktów, jak właśnie armator Krzysztof Plewka wypowiada się właśnie na temat tych farm wiatrowych. No, kij ma zawsze dwa końce, trzeba by było wszystko dokładnie sprawdzić. Lecimy z kolejnym tematem. 22 grudnia 2020 roku Urząd Morski w Gdyni wybrał ofertę firmy Budimex SA w przetargu na drugą część inwestycji pod nazwą budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i naszego kraju. Przekopanie Mierzei Wiślanej ma na celu otwarcie portu w Elblągu na żeglugę bałtycką, a druga część inwestycji jest do tego ważnym elementem, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Prace budowlane przy przekopie Mierzei Wiślanej trwają cały czas, przy zachowaniu wszystkich procedur zgodnie z obowiązującym prawem, a inwestycja nie jest zagrożona, stwierdził wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wszyscy mamy nadzieję, że ten przekop Mierzei Wiślanej wpłynie pozytywnie na florę i faunę naszego przepięknego Morza Bałtyckiego, a tak prawdę mówiąc to Zatoki Gdańskiej, no i oczywiście Zalewu. No, myślę, że Elbląg, port w Elblągu, no oczywiście, no będzie miał jakiś rozwój, no bo trudno, żeby nie miał, natomiast mamy przecież port w Gdyni, port w Gdańsku, wiele mniejszych portów, takich jak na Helu, we Władysławowie. Także według mnie, no ten port w Elblągu, no może jest potrzebny, no bo jest wiadomo, głębiej no, zlokalizowany gdzieś tam w Polsce. Nie wiem, nie robiłem żadnych wyliczeń, natomiast ciekawostką taką jest ten bursztyn, no bo ja się też tak zastanawiam zawsze, no kurczę, kopią w takim dobrym miejscu, muszą gdzieś tam mieć złoża bursztynu, no więc są dwa, według ministra Grubarczyka, są dwa złoża bursztynu A i B. Pierwsze to jest 900 kilo, drugie to jest 500 kilo, czyli no i tak dużo, ale to są potwierdzone dwa złoża, które mają potwierdzone, no, że to tak jest i po prostu tylko czekają, kiedy to spłynie gdzieś tam do Warszawy ten bursztyn. Natomiast pewnie jest dużo, dużo więcej tego bursztynu. Natomiast najważniejsza taka rzecz to, że oczywiście inwestor musi przekazać cały bursztyn oczywiście do Warszawy. Nie ma bata, żeby wziął coś dla siebie. Trzymamy rękę na pulsie, patrzymy jak to im idzie. No i jeżeli będzie odkopane to złoże bursztynu i faktycznie pokażą to opinii publicznej, to oczywiście pokażemy to i wam.
Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku z terminala naftowego w Butyndzie na Litwie opanowana, poinformował we wtorek Orlen Litwa. Spółka, powołując się na lokalne władze, ocenia, że wyciekło około 480 litrów ropy. Satelity nie wykryły zanieczyszczenia na litewskich wodach terytorialnych. Strefa przybrzeżna i terminal naftowy są stale monitorowane w celu zapewnienia ochrony ruchu morskiego i środowiska, podkreślił Orlen Litwa. Terminal w Butyndzie należy do rafinerii w Morzejkach, której właścicielem jest Orlen Litwa, litewska spółka PKN Orlen. No właśnie, ten nasz Bałtyk, ta nasza niewielka kałuża, no staje się rozgrywką, tak jak widzimy, wielu koncernów. Jedni chcą stawiać wiatraki, no i pewnie będą stawiać te wiatraki. Inni kiedyś sobie zatopili od tak okręty z jakimś tam mazutem i innymi cudami na kiju. Mamy przecież tego pełno. Naprawdę sprawdźcie sobie, ile mamy tych wraków w tym Bałtyku, które no i rozkładają się, no i mają jakieś tam zagrożenie, no chociażby dla plażowiczów. Była kiedyś taka akcja z dziećmi, które zostały poparzone, no ale słuchajcie, chcecie to sobie to odkopcie. Natomiast jedna jeszcze taka druga ciekawostka też, bo tam mamy filmik o tym, jak rozmawiałem z WWF odnośnie plastiku w Bałtyku. Możecie sobie to też luknąć jak najbardziej. Natomiast od teraz, czyli od tego roku, już nie będzie można używać na przykład plastikowych słomek w restauracjach. Jest teraz taki okres przejściowy. Trwa on do marca, gdzie no trzeba się wyzbyć tych plastikowych słomek, gdzie można jeszcze sprzedawać te zaległości jakieś magazynowe. Natomiast jak chcecie się zaopatrzyć w takie słomki czy tam jakieś talerzyki, to zróbcie to teraz, ponieważ później już nie będzie można tym handlować. No i będą nakładane kary, jeżeli ktoś gdzieś tam wyskoczy ze słomką plastikową na sprzedaż. No właśnie, i to by było na tyle, to i tak trwało około 8 minut, także dajcie znać w komentarzu, czy to jest ok, czy ten komentarz, który daję po newsie, czy to jest fajne, czy wolelibyście bez tego komentarza, no i na przykład jednego newsa więcej. Oczywiście liczę na waszą łapkę w górę, liczę na to, że to udostępnicie gdzieś, no bo tak jak widzicie, jest to całkiem coś nowego u nas na kanale. Zobaczymy zresztą, jak to się będzie niosło, ten odcinek 0, no nie niósł się za mocno, aczkolwiek nie ma co gadać, bo tam nie było za dużo ciekawych newsów, bo było tylko newsy o morskiej TV, a teraz, tak jak widzicie, robi się ciekawie, a z tygodnia na tydzień coraz ciekawiej będzie. No i ja oczywiście też się będę rozkręcać. Trzymajcie się, cześć!